Tego brata mojego czy tej siostry swoją postawą, kiedy oni w ogóle mi nie skrzywdzili. No może być tak, że nie skrzywdziłeś tego kogoś, a ktoś krzywdzi ciebie w reakcji na krzywdę, której ty mu nie uczyniłeś. To jest właśnie ten diabelski sposób po prostu, nie? Że na to, czy na to, czy na to. Ale mówię, później przez przechodzenie coraz dalej człowiek nabywa tych władz poznawczych, które pozwalają po prostu mijać te rzeczy, żeby nie zniekształcić swojego życia z Bogiem. Mijać te rzeczy, to znaczy mówimy o tym, rozmawiamy o tym, ale każdy musi osobiście podjąć decyzję, komu chce służyć, Bogu czy diabłu. Bo sercem czystym służy się Bogu, ale z nieczystym służy się diabłu. Bo się roznosi tą straszną woń zgnilizny, nastawienia, podejrzeń czy innych rzeczy. A nie woń Chrystusa, miłości, przebaczenia, łaski, dobroci, zwycięstwa. I to jest ta fajnie właśnie ta braterskość, która pozwala człowiekowi wiedzieć, to jest mój brat, to jest moja siostra. To nie jest ktoś obcy, ktoś, komu na mnie nie zależy. Jeśli się mylę, powie mi prawdę. Jeśli nie, to wyjaśnimy sobie to, sprawę. No. To jest właśnie to, żeby nawzajem się czegoś tam niedobrego oduczać. Każdy ma jakieś swoje sławne powiedzonko, które kogoś może unosić do góry po jakimś czasie. Dobrze, kiedy to powiedzonko nasze... Ja na przykład czasami okazując to, że jestem kimś zainteresowany, mówię, tak jak Mirek przyjechał tu z Moniką, z rodziną, mówię, i co wy tu robicie? Moje jakieś powiedzonka, ale to właśnie, bo interesują mnie i zależy mi na nich. Ja właśnie pamiętam, jak mówię, dobra, no i to jest jakiś taki mój sposób, ale właśnie to też musi zgubić się, bo ktoś może, ja mówię, Mirek, ty już znasz mnie tyle lat już, nie? No właśnie, a Mirek się całą noc nie spał, chłopina, się przyjmą. Całą noc nie spałem, ale to tak jak braterskości właśnie, jak jesteśmy blisko ze sobą, to znając się dobrze, to po prostu wiemy, że to jest okazywanie miłości, a nie niechęci. Ale myślę, że to jest dobre, żeby się po prostu oduczyć po prostu pewnych rzeczy, żeby ktoś nie miał kłopotów z tym na przykład. Nie dawać diabłu przystępu, dokładnie, żeby ktoś później nie cierpiał z tego powodu na przykład. Nie? No, jasne, że fajnie, kiedy już jesteśmy tak blisko siebie, że się dobrze rozumiemy i pewne nasze powiedzenia rozumiemy bardzo dobrze w tym momencie. Nie? Tak jak Jezus mówił, dopókiż was będę znosił, rodzi bez wiary. Nie? To nie było po prostu odrzucające, tylko napomnienie, żeby uporządkowali swoje tereny też i w jakiś tam sposób. I idę do góry, no wiem, że Mirek wraca w niedzielę, no myślę, w poniedziałek już będą. Idę do góry, patrzę na telefon, mówię, nie będę dzwonił, będę sobie psuł humor, bo jak znowu usłyszę, że są przeszkody, inne rzeczy, to znowu będę sobie chodził z tym, nie dzwonię. Później rozmawiam z Moniką, Monika mówi, a ona czekała, kiedy ja zadzwonię, a może nie interesuje się nami, może nie zależy. Rozumiecie, i to jest taka walka, w której bierzemy udział w jakiś sposób w tym momencie. Nie? I z tej walki dobrze wychodzimy, kiedy sobie porozmawiamy o tych rzeczach. Uczymy się, bo mamy doświadczenie ogólnie, uczymy sobie, jak radzić. Jeśli byśmy nie powiedzieli sobie pewnych rzeczy, to nie... Widzicie, jedna strona czekała i druga. W ten sam sposób po prostu, w jakiś sposób. Nie? I to są lekcje, które pozwalają nam, sprawę mamy rozwiązaną, nie ma problemów po prostu, ale gdybyśmy jakby zatrzymali się w sobie i chodzili z tym, wtedy sprawa faktycznie byłaby nierozwiązana. I z takich prostych, braterskich powiedzeń wynikłaby totalna wojna na przykład, nie? Czy, czy,
czy z potrzęsieniem namiotów na poranek na przykład, nie? I takich rzeczy, no, co jest jakiś przejaw miłości, uczucia, starania, żeby ten człowiek jak najszybciej wstał, bo chce go mieć ze sobą. A ktoś może zrozumieć, no drażni mnie po prostu ten człowiek już. Nie. No, rozumiecie, my jesteśmy ludźmi i my pewne przejawy okazujemy właśnie w taki fajny, uważam, że to jest fajny sposób też. Że nie mam być takimi świętoszkowatymi, no, czekam, aż ten Tomek stanie i stoję koło namiotu i czekam. Tylko pomagam Tomkowi stać w jakiś sposób, nie? I że chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni, prawdziwi też, bo Pan będzie nas obrabiał, ale my musimy być autentyczni też, prawdziwi po prostu, że nie chodzi o to, żeby się człowiek zamknął gdzieś tam, tylko że ten nasz autentyzm powoli, powoli się przemieszcza, ten autentyzm Chrystusa. I to jest Jego praca nade mną, nad Tobą. I chwała Bogu, że jest ktoś, kto, tak jak Leszek powiedział, ma cierpliwość dla nas. Dużo, dużo cierpliwości. No, chwała Bogu za Jezusa. Możemy Go wielbić i wielbić, wielbić.